Czy to jest prawda, że w poniedziałek pana Daniela Czapiewskiego nie przyjęto do Kościelskiego Szpitala z powodu braku miejsc? Tak. A czy możemy się więcej dowiedzieć o tej sytuacji? Czy rozumiem, że przyszło zgłoszenie, tak, do szpitala? Na pewno było wezwanie i pojechała nasza karetka z systemu i na miejscu chyba podjęli decyzję o tym, że trzeba przewieźć. Więcej pani na ten moment nie powiem, musiałabym sprawdzić do karty, tak? Na pewno nie było miejsc na OIOM-ie. A czy pani zdaniem fakt, że mężczyzna był nieprzytomny, to nie powinien być wystarczający powód do tego, żeby znalazł się właśnie w Kościelskim Szpitalu? A wie pani co, no, w karetce również to jest takie duże ramię jakby szpitala, tak? Jest tak samo wyposażone jak oddział, więc wszystko, co potrzebne jest w karetce na ten moment, załogi posiadały. A czy pani zdaniem fakt, że musiał nastąpić ten transport do szpitala w Starogardzie, mógł mieć wpływ na stan zdrowia pana Daniela Czapiewskiego? Nie umiem odpowiedzieć, no nie byłam lekarzem, który udzielał pomocy. A który szpital znajduje się bliżej, Szymbarku, Kościelski czy ten w Starogardzie? No, Kościelski oczywiście. A możemy powiedzieć, jaka to jest różnica w trasie? No myślę, że około 50 km. A czy często zdarzają się takie sytuacje, w których nie przyjmuje się pacjentów do szpitala z tego względu, że brakuje miejsc? Bardzo rzadko, jeżeli chodzi o ten oddział OIOM.